Dzień dobry, witam Państwa. Ci Państwo, którzy byliście tutaj wczoraj, już mnie znacie. Dla tych, których nie było wczoraj, to się jeszcze raz przedstawię. Nazywam się Stanisław Kwiatkowski, jestem członkiem zarządu Instytutu Misesa, ekonomistą, ale też praktykiem zarządzania. I dlatego też mój dzisiejszy temat będzie troszeczkę dotykał takich dwóch płaszczyzn właśnie, powiązania między tym światem teorii ekonomii, troszeczkę między światem tego, co się nazywa teorią zarządzania, chociaż nie do końca lubię ten termin, ale zaraz o tym, i na końcu praktyki zarządzania. Jeżeli sobie popatrzymy na to, jak klasyfikujemy różne dziedziny wiedzy, to w różnych językach mamy różne nazewnictwo, które pozwala nam rozróżniać nauki bardziej twarde i bardziej miękkie. Tak? I te bardziej twarde to są te, które zazwyczaj dają nam bardziej, powiedzmy, precyzyjne prawa opisujące rzeczywistość, takie dokładne, co do których jakby nie ma wątpliwości, jak Mises by powiedział, apodyktycznie prawdziwe. Chociaż nie wiem, czy to dopiero nie Rothbard prowadził. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, czy już Misesa pada ten termin. I to są te nauki bardziej twarde. I zazwyczaj jak się myśli o ekonomii, to się o niej nie myśli tam, ponieważ większość tego, co ekonomiści robią poza szkołą austriacką, tudzież jakimiś innymi marginalnymi nurtami, które troszeczkę bardziej a priorycznie zajmują się ekonomią, no to tam właśnie te zależności, one są bardzo mocno, nazwijmy to tylko szacowane, tak? To jest próba robienia tak naprawdę ekonomii a priorycznej, neoklasycznej, ale potem argumentuje się, że faktycznie wiemy, że te prawa podaży, popytu i tak dalej działają jak działają, pomimo że neoklasycy też wywodzą je tak naprawdę a priorycznie, ale potem udowadnia się je empirycznie i w związku z tym jakby pozostawia to przestrzeń do wiecznej debaty na ten temat. Tak? Bo to widać, jak przechodzą kolejne fale badań, na przykład nad płacą minimalną. Tak? To był taki temat, który przez lata był jednym z takich prawie że uniwersalnych tematów, w których prawie wszyscy ekonomiści się zgadzali, jaki jest wpływ płacy minimalnej na rynek pracy, także jej podwyższanie wyklucza pewną grupę marginalnych pracowników, których zdyskontowany marginalny produkt wypracowany jest niższy niż płaca minimalna. Tak, w pewnym momencie zaczęły się pojawiać inne badania i nagle znowu się otworzyła debata na ten temat, pomimo że konsensus był taki na poziomie 99%, tam są takie badania nawet, już nie mogę sobie przypomnieć, który uniwersytet, chyba Chicago chyba prowadzi takie badania ankietowe, w których się pyta ekonomistów, jakby zadaje się im pewne pytanie i oni tam odpytają, zgadzam się trochę, neutralnie, nie zgadzam się trochę, nie zgadzam się bardzo. No i tam przez bardzo długi czas to ta płaca minimalna tam była na samym szczycie, aż właśnie do czasu już pojawiły się te kolejne badania, które zaczęły to troszeczkę podważać. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że właśnie tak, więc większość tej mainstreamowej nauki ekonomii należałaby typowo do takich nauk bardziej miękkich, ale Austriacy lubią myśleć, że to, co oni robią, jest troszeczkę bardziej twarde, ponieważ jest w pewnym sensie niezależne od tych weryfikacji empirycznych, to znaczy oczywiście teoria musi się zgadzać z empirią. Jeżeli mamy teorię i widzimy coś empirycznego, co tego nie potrafimy wyjaśnić teorią, to gdzieś jest problem. Tylko że zazwyczaj Austriacy by pomyśleli w pierwszej kolejności, czy aby na pewno metodologia tych badań była prawidłowa, tak, a nie ewentualnie czy łańcuch logicznych rozumowań, które przeprowadzili po stronie teoretycznej, jest poprawny. Natomiast nie podważaliby samej istoty tego prawa. Czyli innymi słowy, jeżeli moja dedukcja jest prawidłowa, to moje prawo ekonomiczne jest twarde. I dlatego prawo popytu czy podaży, malejąca użyteczność krańcowa, to są wszystko coś, co chciałbym, wydaje mi się, że w pewnym sensie, tych terminów chyba się nie używa do końca, ale w pewnym sensie należą do tej twardej części nauki. Więc ekonomia jest takim lekkim rozkroku, 90% stoi po świecie, jesteśmy troszeczkę bardziej miękcy. Austriacy twierdzą, że troszeczkę bardziej twardzi. Jak popatrzeć sobie o nauki ekonomiczne szerzej, bo to, co mówiłem, to mówiłem o teorii ekonomicznej sensu stricte, to jak popatrzymy na szersze nauki ekonomiczne, to pojawia się też nauka o zarządzaniu. No i w nauce o zarządzaniu jest problem jeszcze większy, no bo tak naprawdę tam nawet nikt nie rości sobie pretensji do tego, żeby to były jakieś absolutne prawdy. Tam to jest bardziej próba takiej mieszanki obserwacji tego, co się dzieje na rynku i wyciągania tego, co jest najlepszą praktyką, z czasami troszeczkę takim tak zwanym tym armchair reasoning, tak, że siada sobie ten teoretyk zarządzania i sobie myśli, a czy to przypadkiem nie byłoby lepiej, gdyby jednak było troszeczkę inaczej. Ale tam jakby wszyscy mają taką jednak świadomość
dosyć silną, że to nie jest aż tak twarde i że to jest jakby, oczywiście uczymy się, to ciało wiedzy się powiększa, ale nikt nie będzie twierdził, że jakaś tam praktyka zarządzania kadrami na przykład, to jest ta uniwersalna, naukowo udowodniona, jedyna, najlepsza i na zawsze tak będzie. Tak? Takich pretensji teoretycy zarządzania raczej sobie nie roszczą. No i na końcu są praktycy zarządzania, którzy zazwyczaj, powiedziałbym, w 90% to tak za bardzo nie czytają tych teoretyków zarządzania, nie są za bardzo nimi zainteresowani. Jest te 10%, które faktycznie się przebija do praktyki i tak naprawdę tam najciekawsze rzeczy to się dzieją właśnie wśród tych 10% teoretyków, którzy są jak najbliżej biznesu i z drugiej strony wśród tego 10% biznesu, które jest najbardziej skłonne starać się właśnie kodyfikować to, co sprawdzili, że zadziałało, tak? I też bez roszczenia sobie jakichś wielkich pretensji do naukowości tych tez. Natomiast przetestowane po prostu na żywym organizmie jakiegoś konkretnego przedsiębiorstwa. No i oczywiście, jak sobie pomyślimy o tym, co szkoła austriacka mówi o przedsiębiorczości, no to tak trochę rozumiemy, skąd się biorą te problemy, tak? No bo jeżeli teoria zarządzania to jest teoria tego, jak prowadzić przedsiębiorstwo, żeby ono działało, no to przedsiębiorczość jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie ubrać w takie sztywne ramy naukowego rozumienia, tylko raczej jest to taki wieczny, nieustający eksperyment, w którym przedsiębiorcy oczywiście czerpią ze swojego doświadczenia życiowego, biznesowego, doświadczenia innych przedsiębiorców, części literatury, będą próbowali planować i dobierać pewne rzeczy, natomiast to zawsze będzie poddane eksperymentowi rynkowemu. Tak? To znaczy, że próbujemy zarządzać w ten sposób. Oczywiście tam będzie wtedy 50 tysięcy czynników, no bo zarządzanie firmą to jest bardzo dużo różnych odcinków tego zarządzania. No i na końcu mamy ten weryfikator w postaci zysku, który nam mówi, o dobra, w najgorszym wypadku robimy coś w miarę ok, może koniunktura jest na tyle dobra, że nawet jak nie robimy tego idealnie, to i tak nasze przychody przewyższają koszty. Natomiast widzimy w wyniku tego eksperymentu, że jeżeli to się nie powiodło, to znaczy, że coś robimy gdzieś źle i staramy się modyfikować. Jak teraz sobie popatrzymy na to, jak wygląda szczególnie zarządzanie taką dużą, dużą organizacją, tak, w której mamy, myślmy o takich firmach jak, nie wiem, Coca-Cola i McDonald's tego świata, to są olbrzymie, olbrzymie organizmy. Tak? Tam w pewnym momencie, zresztą dosyć szybko tak naprawdę, jak się prowadzi firmę, i tu myślę, przedsiębiorcy na sali na pewno się zgodzą, jak zaczynali swoją, że tak powiem, przygodę z przedsiębiorczością, pełną trudu, znoju, ale mam nadzieję, że też czasami nagrody za ten wysiłek. Jak zaczynali swoją, to na początku byli w stanie dużo robić samemu, tak? I w pewnym momencie po prostu ta nasza mentalna zdolność ogarnięcia wszystkiego się kończy, ona kończy się dosyć szybko i trzeba zaczynać delegować, tak? Trzeba zaczynać rozbijać te zadania i mówić, ok, mamy ludzi od tego, mamy ludzi od tego, mamy ludzi od tego, ja jestem człowiekiem, który będzie starał się teraz troszeczkę bardziej, nie wiem, mam jakąś swoją część specjalizacji, gdzie jeszcze robię coś operacyjnie, a oprócz tego bardziej zajmuję się koordynowaniem tego, jak ci pozostali moi współpracownicy funkcjonują, jak to się ma do ogólnej strategii firmy, którą też często wspólnie wypracujemy. I ta nasza mentalna zdolność ogarniania wszystkiego kończy się dosyć szybko, no więc wyobraźmy sobie, że teraz skalujemy się do wielkości Coca-Cola i McDonald'ów tego świata, tak, gdzie zatrudniamy na świecie dziesiątki tysięcy, a czasami setki tysięcy ludzi. No i oczywiście w takiej sytuacji taki prezes czy rada nadzorcza, która kształtuje to, jak firma będzie działała, to jakby on kąt przełożenie na to, jak gdzieś tam 50 poziomów dalej ktoś na, nie wiem, czy to na taśmie produkcyjnej produkuje, czy jacyś programiści w swoich biurach programują, już jest, robi się bardzo mało. Tak? W związku z tym potrzebują różnych narzędzi do tego, żeby skutecznie, jak się mówi czasami w teorii zarządzania, ale też w praktyce biznesowej, kaskadować cele. Tak? To znaczy firmy na rynku mają cel w postaci zysku. I ten cel można oczywiście doprecyzować w różny sposób. Można mówić, że chodzi o to, żeby zwiększać procentowo, tak? Jaką część, na przykład wyrażoną w kosztach, to ma być mój zysk, tak? A można po prostu też go wyrażać w absolucie, czyli żeby sobie rósł jako absolut. Tak? No i to jest cel, który w jasny sposób mają przedsiębiorstwa rynkowe i w związku z tym można dokonać tak zwanego kaskadowania
tu brzydkie angielskie słowo, KPI-ów. KPI jest Key Performance Indicator i to są takie metryki, które się definiuje po to, żeby móc jakoś ogarnąć w tym szaleństwie tych 100 tysięcy ludzi na świecie i tych wszystkich procesów, tych procesów kadrowych, produkcyjnych, finansowych, informatycznych i tak dalej, żeby jakoś być w stanie to ogarnąć, żeby to wszystko prowadziło do tego głównego celu, którym jest to wypracowywanie zysku. A czasami też po prostu nieutonięcie i nieprzynoszenie długoterminowych strat i nieprzynoszenie strat dłużej niż mamy kapitał, żeby sobie na to pozwolić, bo to też czasami jest cel, czasami się przeczekuje. Ale to też jest pewna forma myślenia o zysku, tylko taka troszeczkę na bardziej burzliwe czasy. No więc ustawia się te tak zwane key performance indicators i tutaj pojawia się ten taki kluczowy moment, kiedy jak sobie pomyślimy o takiej jeszcze mniejszej firmie, to możemy sobie pomyśleć o tym, że właśnie mniej więcej prezes ma jakąś wizję tego, że właściciel, bardzo często ta sama osoba jeszcze na początkowym etapie rozwoju firmy, jest w stanie, analizuje sobie jakby jaki ja mam rodzaj biznesu i stara się kaskadować ten zysk do różnych tych metryk, tak? To znaczy sobie mówi sobie tak, no dobrze, co się składa na mój zysk? Na mój zysk składa się to, co ja zarabiam i moje koszty, tak? No to teraz co ja robię, żeby zarabiać pieniądze? Aha, no mam sprzedawców, mam jakąś produkcję, tak? Więc mogę wytyczyć im cele, mogę się zastanowić, w jaki sposób będzie przekładało się to, ilu mam sprzedawców i ilu mam ludzi na produkcji, na mój zysk. Można sobie popatrzeć na to, że raczej na moją sprzedaż, bo teraz mówimy o stronie sprzedażowej. Możemy sobie popatrzeć, że sprzedaż to jest tak naprawdę cena razy ilość, tak? Więc możemy sobie powiedzieć, że jakie teraz czynniki wpływają na to, że ja jestem w stanie sprzedawać po danej cenie i jakie czynniki wpływają na to, że sprzedaję daną ilość, tak? I znowu, i przypisuję sobie do tego powolutku metryki i staram się przy użyciu takich metryk delegować, tak? Czyli mam teraz mojego na przykład Chief Operations Officera, albo mam mojego szefa finansów, albo mam mojego szefa sprzedaży i mu mówię, dobra, wygląda na to, a zazwyczaj też mu nie mówię, tylko rozmawiam razem z nimi, ustalamy to wspólnie, no bo też delegowanie nie polega na tym, że się ludziom rzeczy mówi, tylko że się też pobiera od nich informację zwrotną i wspólnie się wypracowuje te pojęcia. No ale w każdym razie mniej więcej tak to można sobie w bardzo oczywiście brutalnym i wulgarnym uproszczeniu, bo prowadzenie firmy nie polega na kaskadowaniu KPI-ów tylko, ale jakby w bardzo pewnym wulgarnym uproszczeniu można sobie pomyśleć, że w ten sposób wychodząc od zysku jesteśmy w stanie rozpraszać cele w organizacji, tak? No i teraz to jest coś, co w świecie, że tak powiem, komercyjnym, rynkowym jest dosyć w pewnym sensie banałem, tak? No w tym momencie wkraczają teoretycy zarządzania i mówią, cóż za fenomenalne odkrycie, należy kaskadować KPI. No i spisują, piszą artykuł o tym i mówią, tutaj najlepsze praktyki, jakie zaobserwowaliśmy w kaskadowaniu KPI-ów. No i teraz pojawia się problem, którym wreszcie wracam do tematu mojego wystąpienia, czyli porównanie tego planowania rynkowego i planowania biurokratycznego. Ponieważ wielki problem z tą teorią zarządzania jest taki, że ona bardzo szybko odrywa się od ogólnej teorii ekonomii i zapomina, że jest częścią pewnego większego obszaru wiedzy. Tak? Będę to celowo nazywał obszarem wiedzy, a nie nauką, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że ta naukowość tego jest dosyć wątpliwa, pewnego większego obszaru wiedzy. I ponieważ zapominają o tym, to zapominają o tym, że te najlepsze praktyki, które zebrali i opisali, one były w pewnym otoczeniu instytucjonalnym. Tak? One były w otoczeniu instytucjonalnym takim, że była prywatna własność, względnie przynajmniej, że była jakaś konkurencja, i że był mechanizm zysku, który filtrował to, co jest naprawdę najlepszą praktyką. Innymi słowy, można popełnić taki błąd poznawczy, to się nazywa survivorship bias, tak? Czyli że widzimy tylko to, co przetrwało. Tak? To znaczy w związku z tym ludzie, którzy zarządzali w sposób kompletnie głupi od pierwszego dnia, ich firmy upadły pierwszego dnia, tak? W związku z tym nie mamy, rzadko się zdarza porównywać tak dogłębnie, tak? Oczywiście są też case studies o tym, jak bankructwa, tak? Ale one są jakby na pewnym dłuższym okresie. Przynajmniej ktoś na początku musiał zrobić coś dobrze, żeby w ogóle można było mówić o jego bankructwie. No i jaki się rodzi z tego problem? Rodzi się z tego taki problem, że następnie opisuje się to jako najlepsze praktyki zarządzania i próbuje się je przenosić do zarządzania biurokratycznego. No i tu pojawia się problem. Ponieważ przy zarządzaniu biurokratycznym nie mamy już tego ostatecznego weryfikatora w postaci zysku.
Kiedy nie mamy tego ostatecznego weryfikatora w postaci zysku, a tak jak już sobie powiedzieliśmy, te zasady zarządzania nie są absolutnymi prawdami o apodyktycznie prawdziwymi w każdej sytuacji, to w rzeczywistości bardzo często ta teoria zarządzania jednak jest taka bardzo ukontekstowana. Mówi tak, w takiej sytuacji spróbuj zrobić tak, w takiej sytuacji spróbuj zrobić tak. Są całe takie procesy, są całe takie metodologie zarządzania jak agile, gdzie się mówi iteruj, tak, czyli próbuj, jak nie trafisz, to zmodyfikuj, i rób tak zwane iteracje. One wszystkie prowadzą do tego, żeby ostatecznie ta kaskada KPI-ów, czyli te wszystkie rozproszone metryki, które sobie stworzyliśmy, i one teraz nam się zbiegają z powrotem do góry. Można sobie wyobrazić jak takie drzewo, tak? W którym jest na początku jest zysk, potem są koszty i sprzedaż. Sprzedaż to jest cena razy ilość, koszty to są stałe i zmienne. Je się tak rozbija w dół, tak? Aż dochodzą do jakichś tam menadżerów liniowych. No więc ono się potem nam z powrotem konsoliduje w faktyczny zysk. I to, co mają przedsiębiorcy na rynku, to jest niesamowita wartość w postaci tego, że mają zewnętrzny do swoich wskaźników wskaźnik. Ten wskaźnik ostateczny zyskowy, który weryfikuje, czy ich kaskadowanie było poprawne i czy ich konsolidowanie tego sportem w górę. Można oczywiście spróbować na papierze sobie skonsolidować i powiedzieć, jak to, miałem zarobić 500 milionów dolarów, a nie zarobiłem. Ale na szczęście nie trzeba tego robić, byłoby to nierozsądne. Na szczęście rynek robi to za nas. I w związku z tym możemy modyfikować. Tego samego mechanizmu nie posiadają instytucje biurokratyczne. W związku z tym wszelkie próby przenoszenia najlepszych praktyk biznesowych do instytucji biurokratycznych cierpią na ten elementarny problem. Żeby było jasne, to nie znaczy, że instytucje biurokratyczne nie są w stanie się niczego nauczyć od instytucji rynkowych, tak? To tylko znaczy, że one będą błądziły w tej samej mgle niewiedzy, w której błądzą na co dzień, tylko przenoszą ją na inny poziom. Bo w tej chwili, jak sobie pomyślimy, jakie dylematy musi rozwiązywać na przykład państwo polskie, kiedy ma budżet i musi sobie porównywać i powiedzieć sobie, no dobrze, jaki ja procent mojego budżetu przeznaczę na służbę zdrowia i w związku z tym mniej relatywnie przeznaczę na policję, tak? To są przesunięcia, które muszą wynikać z arbitralnie nadanych cenów. I oczywiście się wypracowuje w procesie demokratycznym, co prawdopodobnie nie jest do końca prawdą, bo to wydaje mi się, że nikt w procesie demokratycznym, jak idzie głosować, nie głosuje na to, żeby było ciut mniej w policji, a ciut więcej w służbie zdrowia. Zazwyczaj te ludzie nie myślą w ten sposób, więc ja mam pewne wątpliwości co do tej narracji. Natomiast to są te trade-offy, tak? Czyli ta wymienność, którą dokonuje proces biurokratyczny. No i tenże proces biurokratyczny, ponieważ nie ma żadnego zewnętrznego wskaźnika takiego jak zysk, to nie ma żadnego narzędzia i sprawa się robi już bardzo filozoficzna, bo to jest po prostu epistemologiczna zasłona niewiedzy, za którą nie jesteśmy w stanie wejść, bo nie mamy żadnego sposobu sprowadzenia tych wszystkich rzeczy do jakiegoś jednego wspólnego mianownika i powiedzieć, że dobrobyt społeczny spadnie o 3 utile, jeżeli przesunę te 100 zł z służby zdrowia do policji, tak? Nie mamy tej metryki, wszystko nie jest zrobione z tej samej substancji, którą możemy teraz jakoś porównywać. W związku z tym mamy pewną epistemologiczną zasłonę niewiedzy, za którą jest instytucja biurokratyczna. No i oczywiście instytucja biurokratyczna może sobie teraz powiedzieć, no dobra, ale to może ja po prostu marnotrawię te pieniądze, bo nie kontroluję kosztów, tak? Bardzo fajnie, że zauważyliście, bardzo często to robicie, więc mogę teraz sobie zajrzeć do instytucji rynkowych, zobaczyć, jak instytucje kontrolują koszty i wprowadzić te procesy. Super, sława i chwała, tak róbmy. Ale to dalej nie oznacza, że zrobiliśmy to A dobrze, że B, że w ogóle wysiłek, który skoncentrowaliśmy dobrze. Dlaczego mówię, że to jest przeniesienie na inny poziom? Ponieważ nawet wprowadzenie zmian tego, jak kontrolujemy koszty, jest pewnym wysiłkiem kosztowym, tak? To są, czy często w biznesie nazywa transformacjami, tak? To znaczy, że firma postanawia, że od teraz moja księgowość będzie prowadzona inaczej, ponieważ doszedłem do wniosku, że moje koszty eksplodują, wyniki, nie wiem, mój forecasting, mój dział prognozowania, tak, nie przynosi takich efektów, biorą coraz większe budżety, nic z tego nie wynika, no więc robię transformację. Staram się właśnie znaleźć te najlepsze praktyki, zastanowić się, jak przeorganizować mój dział finansowy, tak, żeby te prognozy były dobre przy mniejszym koszcie. Tak. To dalej kosztuje pieniądze, wykonanie tego procesu, tak, kosztuje czas i pieniądze.
Znowu, jak instytucja państwowa próbuje zrobić to samo, to nie ma żadnego weryfikatora, że zainwestowała we właściwą transformację. Kiedy firma rynkowa to robi i mówi sobie, od teraz ja będę zarządzał swoimi finansami inaczej, to rynek zweryfikuje, czy dokonała poprawnej decyzji, czy nie. A raczej, czy suma wszystkich jej decyzji jest poprawna, bo rynek nie weryfikuje żadnej indywidualnej decyzji, tylko ich sumę w pewnym sensie. To jest taki w wielkim skrócie spojrzenie na to, jak się przenosi, jak się próbuje moim zdaniem bardzo niesłusznie przenosić najlepsze praktyki za pośrednictwem tej teorii zarządzania, która się oderwała od szerszego ciała wiedzy ekonomicznej do instytucji biurokratycznych. Bardzo często przy tych tematach pojawia się kwestia taka, że jakby szczególnie ludzie, którzy pracują w korporacjach, jeśli są tacy na sali, to wiedzą, że biurokracja bardzo często też kojarzy, że korporacje bardzo często też kojarzą się z biurokracją. Tak? No i pojawia się zawsze taka dyskusja, czy nie jest przypadkiem tak, że na pewnym etapie skali te same problemy, co organizację państwową, nierynkową nazwijmy ją, te same problemy biurokratyzacji zaczynają dotykać wielkie firmy. No i odpowiedź jest tak, absolutnie zaczynają dotykać pewne problemy biurokratyzacji, bo biurokratyzacja to jest taki bardzo szeroki termin, pod którym można wrzucić wszystko. Wszelkiego rodzaju problemy komunikacyjne, tak, w wielkiej organizacji też można by nazwać problemami biurokratyzacyjnymi. Aczkolwiek byłoby to moim zdaniem pewna, co prawda zgodna z mową potoczną, ale jednak nieścisłość, jeśli chodzi o to, jaka jest substancja tych różnic. Ponieważ oczywiście część problemów, które widzimy w biurokracji, to są te same problemy, które widzimy w dużych organizacjach rynkowych, ale te problemy, które na przykład Mises nazywałby problemami biurokratycznymi, to są te problemy, które są naturalne tylko i wyłącznie dla procesów biurokratycznych. Ale zapomnijmy o tym na moment. Powiedzmy, że mamy tego krytyka, który mówi sobie, no dobrze, wielkie organizacje dalej cierpią na procesy biurokratyczne i w związku z tym, gdzie jest wasz wolny rynek i co z tym robi, tak? Skoro właśnie na wolnym rynku powstają te wielkie organizacje i cierpią na te problemy. Zazwyczaj ci krytycy są w stanie to sobie wyobrazić jeszcze na poziomie właśnie takiej mniejszej organizacji, tak, powiedzmy 10, 20 czy 50, czy może nawet 100 osobowej, gdzie ten właściciel jest jeszcze zazwyczaj całkiem mocno zaangażowany, tak, i jakby to on faktycznie jest tym właścicielem, którego to w jego kieszeń uderza, kiedy realnie coś się dzieje nie tak, tak, więc to jeszcze sobie są w stanie wyobrazić. Ale kiedy to się nagle zaczyna skalować, kiedy własność robi się rozproszona, kiedy pojawiają się akcjonariusze, nagle ci krytycy mówią, no dobrze, ale w takim razie to kto tutaj pełni rolę tego właściciela przedsiębiorcy, tak? Przecież ci ludzie kupują tą akcję na giełdzie i oni w gruncie rzeczy patrzą na wykresy, czy im rośnie, czy spada, sprzedają, kupują. Jaki oni mają w ogóle wpływ na funkcjonowanie tej wielkiej organizacji? No otóż na szczęście to jest piękna cecha tych systemów, które powstały spontanicznie, a nie z zaplanowania, że one zazwyczaj mają w sobie ukryte, mało tego, muszą niejako z definicji mieć w sobie ukryte mechanizmy, które sobie jakoś z tym radzą, tak? No bo jeżeli powiedzieliśmy, że mamy zewnętrzny weryfikator zysku, który dotyka wszystkich, tak samo małych, średnich, jak i wielkich, no to znaczy, że ten problem musi być jakoś ewolucyjnie eliminowany, tak? No i w jaki sposób on jest ewolucyjnie eliminowany? Oczywiście ewolucyjnie, więc go się da zaobserwować, to nie jest tak, że tego problemu nie ma, tylko po prostu on ewolucyjnie, długoterminowo przegrywa z lepszymi rozwiązaniami. Jak to się dzieje? Dzieje się to na kilka sposobów, ale takim najbardziej charakterystycznym i znanym jest tak zwany market for corporate control, czyli rynek na kontrolę nad organizacją, korporacją czy przedsiębiorstwem. I na czym to polega? Polega to na tym, że kiedy mamy spółkę notowaną publicznie z rozproszonym akcjonariatem, no to od czego zależą kursy? Oczywiście zależą trochę od tego, że jest bardzo dużo akcjonariuszy, którzy po prostu robią sobie analizę techniczną, sobie rysują jakieś tam wykresy i mówią, a tutaj walnie, tutaj pójdzie w górę, no tutaj formacja taka i coś tam. Ale jednak analiza techniczna koniec końców musi przegrać w długim okresie zawsze z analizą fundamentalną. To znaczy nie może, niezależnie od formacji ptaka, świecy czy innej, którą widzimy w analizie technicznej, nie może długoterminowo rosnąć firma, której nie wierzymy w to, że fundamenty jej są długoterminowo zdrowe. Tak? W związku z tym, co się dzieje? Akcjonariusze obserwują sobie dokumentację finansową firmy, patrzą na jej sprzedaż, na jej koszty. Kiedy coś się dzieje z nią nie tak, to jest całkiem spora grupa, która zaczyna wyprzedawać swoje akcje. Kiedy zaczyna wyprzedawać swoje akcje, cena akcji spada. Kiedy cena akcji spada,
zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że nastąpi konsolidacja własności wśród jednego dużego gracza, który chce odkupić to, ponieważ myśli sobie, że oni mają całkiem niezłe aktywa, całkiem niezły biznes, już są rozproszeni po całym świecie i w związku z tym on jest w stanie teraz, jak już nastąpiło dyskonto, bo ktoś źle zarządza tymi aktywami, to on to odkupi i to naprawi. Tak? Te wszystkie tak zwane hostile takeovers, tak? Czyli te... Polski termin mi teraz uciekł. Wrogie przejęcia, dziękuję bardzo. Praca po angielsku człowiekowi psuje, już potem mówię nie po polsku. Wrogie przejęcia, to jest dokładnie to. To jest sytuacja, w której przecena, w której wycena w danym momencie jest bardzo często taka, że ktoś sobie myśli, nie no, ja jestem w stanie to wykupić i zarządzać tym lepiej. Zanim jeszcze dojdzie do wrogiego przejęcia, albo nie wrogiego, tylko po prostu przejęcia, bo kiedy już po prostu wszyscy już nikt nie wierzy, bo już nikt nie ma pomysłu, jak to naprawić, więc po prostu następuje wyprzedaż, to następują jeszcze kroki pośrednie. Tak? Spadają ceny akcji. Kiedy spadają ceny akcji, rada nadzorcza i tak zwani C-level executives, tak? Czyli ten CFO, CEO, tak? Czyli szef finansów, prezes firmy, CHRO, jeśli istnieje taka funkcja, tak, czyli szef kadry na całą firmę, oni zaczynają sobie myśleć, nie jest dobrze. Bardzo często oni też mają ustawione tak bodźce, aby reagować na coś takiego. I w związku z tym myślą sobie, nie, szybciutko, potrzebujemy albo coś my naprawić i zaczynają patrzeć, gdzie w tej kaskadzie KPI-ów coś się popsuło, albo myślą sobie, nie mamy pojęcia, gdzie jak coś naprawić i zaczynają szukać pomocy na zewnątrz. Tak? I wtedy bardzo często zatrudnia się na przykład firmę zewnętrzną, która czy to robi audyt finansowy, audyt produkcyjny, cokolwiek i stara się odkryć, gdzie następują błędy, gdzie te pieniądze uciekają, gdzie popełniliśmy jakiś błąd strategiczny i gdzie powinniśmy się przesterować nasze działania. To wszystko dzieje się właśnie dlatego, że albo sama firma zaobserwowała po prostu w swojej dokumentacji finansowej, że jest coraz gorzej, koszty rosną, sprzedaż spada, albo nawet jeżeli firma na początkowo w to nie wierzyła, myślała sobie, dobra, to jest tymczasowe, to włącza się tak zwana mądrość tłumu, czyli włączają się wszyscy akcjonariusze i myślą sobie, wy tam nic nie robicie, bo wam się wydaje, że to minie, ale my wam nie wierzymy i my to i tak wyprzedajemy. I to zazwyczaj jest ten moment, kiedy już każda rada nadzorcza spanikuje i zrobi, nie, dobra, my może wierzyliśmy, ale zaraz ktoś nam zacznie skupować z rynku akcje i zaraz ktoś nam zrobi przejęcie i będzie po zabawie. W ten sposób, pomimo tego, że proces jest dużo bardziej pośredni, tak, to znaczy to już nie jest przedsiębiorca, który obserwuje i jest sam uderzany po kieszeni i sam jest w stanie wejść i powiedzieć, musimy zmienić sposób produkcji, musimy zmienić sposób sprzedaży, w dużo bardziej pośredni sposób, poprzez rozwinięte rynki finansowe, odbywają się bardzo podobne procesy w skali wielkich międzynarodowych organizacji. Więc jeżeli jest coś, co bym chciał, żeby Państwo wynieśli z tego wykładu, to po pierwsze, że jest bardzo złudne i też ci Państwo, którzy wczoraj też byli na gali, to Mateusz Machaj mówił o tym, że jak instytut był zakładany, to były takie myśli, że mamy dość tego, że ktoś sobie mówi, jak troszeczkę tylko przesterować to, jak zarządzamy państwem. Tak, że powstanie instytutu to był taki pewien sprzeciw przeciwko temu sposobowi myślenia, że to wystarczy troszeczkę coś poprawić i już będzie dobrze. Tak? Właśnie to, ten problem wynika dokładnie z tego, tak? Że organizacje biurokratyczne nie są w stanie kaskadować swoich celów w dół organizacji w sposób, który nie jest w niearbitralną metodą weryfikowany ostatecznie. Wszystkie weryfikacje realizacji celów wewnątrz organizacji biurokratycznych są na mocy definicji arbitralne. Drugą rzeczą, że jeżeli będziecie Państwo słyszeć kiedyś o tym, że wielkie organizacje rynkowe cierpią też na problemy biurokratyczne, to, że po pierwsze to są innego rodzaju problemy biurokratyczne, to znaczy to nie jest to samo, co problem niezdolności do oceny swoich wyników, tylko raczej problemy skali, komunikacji, tak, one się pokrywają między światem biurokratycznym a rynkowym, to po pierwsze. A po drugie, że nawet pomimo tego, że tam już jest rozproszona własność i wydawałoby się, że nikomu nie zależy, to na rynku zupełnie spontanicznie powstały przepiękne mechanizmy, które te problemy korygują. Dziękuję bardzo.